Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas na update tego, co dzieje się ciekawego w MetaHero, jak i również Everdome, bo wiemy, że za nami bardzo udany debiut właśnie tego nowego tokena od Roberta Gryna. Tak więc ostatnio zaszczycił nam z swoją wypowiedzią, dawno go nie słyszeliśmy, ale oczywiście wywołało to dosyć konkretne odbicie na kursie MetaHero, jaki również pewnie podgrzało również tutaj atmosferę wokół tokena Everdome. Tak więc pokrótce w tym materiale przedstawię Ci wszelkie ciekawostki, które można było wyłapać właśnie z tego nagrania. Tak więc jak jesteś zainteresowany właśnie tą tematyką, to na pewno warto pozostać, a jak interesują Cię kolejne update'y projektu MetaHero, Everdom bądź też innych, to zapraszam do subskrypcji oraz oczywiście kliknięcia dzwoneczka, by YouTube informować o każdym kolejnym nagraniu. Tak więc przechodzimy od razu do konkretów. Jak jesteś w projekcie od dawna, moje pierwsze materiały odnośnie Meta Hero były na samym początku, gdzieś na początku lipca, ubiegłego roku. Tak więc no my przeżyliśmy to szaleństwo, które tutaj na Meta Hero się wywołało. W tym momencie cena jest po dosyć mocnym spadku, oczywiście jak cały rynek runął i wiemy, że tutaj dosyć istotnie. Bitcoin wpływa na nastroje, jakie są na rynku. Wiemy również, że alty krwawiły i to bardzo, bardzo mocno. Niektóre projekty się przeceniły kosmicznie wręcz, w tym również, na przykład, meta hero. i czekaliśmy na te informacje, na te doniesienia, co tam ciekawego w tym projekcie się dzieje, na co tak naprawdę w tym momencie czekamy, bo nie mieliśmy żadnej, żadnego update'u ze strony Roba, aż w końcu doczekaliśmy się. I oczywiście wywołało to dosyć ciekawą reakcję na kursie, bo teraz przejdźmy sobie na kurs, właśnie hero. I tutaj widzimy, że popatrzmy z samego dołka, już na tym odbiciu widzimy, że na szybko można było zarobić praktycznie, z tego co pamiętam, chyba dokładnie 100%. Ale na szybko przejdźmy, można na 4-godzinówkę. Co tutaj się ciekawego działo, to widzimy właśnie te bardzo szybkie wybicia. Wystarczyło, że Rob wyszedł, powiedział parę ciekawych słów, parę ciekawych informacji, i oczywiście. Automatycznie odbiło się to na kursie. Zabrakło mi trochę tej ekspresji, do której Rob oczywiście nas przyzwyczaił, ale to być może wynika z tego, że już długo go nie oglądaliśmy, długo go nie słuchaliśmy i raczej pewnie też mu nie wypadało z taką. Wybuchową ekspresją gdzieś przedstawiać tych wszystkich nowych doniesień, bo wiemy, że im bardziej ekspresyjnie do tego podchodzi, tym ten hype na cenę wręcz jest niesamowity, tak więc tak on potrafi oddziaływać na swoją społeczność. Tym bardziej, że popatrzmy, jak duża już jest to społeczność, jeżeli chodzi właśnie o Meta Hero, bo na samym Twitterze obserwujących jest 223 tysiące już jest armia ludzi, która stoi za tym projektem, która pilnie śledzi tego, co ciekawego w tym nowoczesnym świecie metaversie będzie oczywiście tworzono. Pamiętajmy, że Meta Hero jest bramą, jest bramą i tym takim mostem pomiędzy Everdome, czyli tym kolejnym światem, który tu tworzy Rob, i będziemy mogli przenosić swoje awatary, przedmioty z tego realnego świata właśnie do tego świata cyfrowego i tym jest Meta Hero, i o tym nie należy zapominać. I oczywiście ten projekt cały czas gdzieś tutaj będzie rozwijany i to chciał nam przedstawić Rob w swoich ostatnich materiałach. I między innymi mogliśmy się dowiedzieć przede wszystkim o tym, że Tutaj Wolf, Dickie, Wolf wykupił 600 kamer, z tego co pamiętam, do budowy kolejnych metaskanerów. Będą budować mobilny metaskaner tam, gdzie będą się pojawiać na jakichś eventach, żeby można było z tego korzystać. A wiemy, że oni biorą już na tych topowych wydarzeniach udział, tak więc pewnie będą chcieli gdzieś tutaj skanować te największe postacie tego świata, tak żeby można było również podgrzewać nie tylko ten marketing wokół projektu, ale również przenosić te postaci do właśnie Everdom. Jeżeli chodzi o kolejne bardzo istotne doniesienie, to przede wszystkim w marcu najprawdopodobniej poznamy strategię na najbliższy czas, jeżeli właśnie chodzi o Meta Hero i to będzie bardzo istotna i bardzo ważna dla nas. Informacja z tego, co pamiętam jeszcze ze starych materiałów, to tą strategię na ten rok, w którym obecnie się znajdujemy, powinniśmy poznać w grudniu, ale jakieś obsunięcia oczywiście tutaj wyniknęły, tak więc na to przede wszystkim czekamy. I najważniejsza informacja, która się pojawiła, to że 19 lutego, tak więc już bardzo niedługo, poznamy jakieś wielkie doniesienia. Poznamy jakąś wielką informację odnośnie właśnie tego świata, odnośnie Meta Hero i to już również buduje nam tutaj kurs, jeżeli chodzi o Meta Hero. Stąd mamy oczywiście te wystrzały, bo jak widzimy i pamiętamy oczywiście historycznie, że te 10 centów to była taka dosyć istotny poziom wsparcia. No to teraz musimy dążyć z powrotem, żeby do, wkroczyć do tego poziomu. W momencie, kiedy to nagrywam, zbliżamy się do 9 centów. Zobaczymy, czy właśnie granie pod wydarzeniem. Pamiętajmy, na rynku krypto bardzo często gra się pod wydarzenie, a potem następuje dump na cenie, tak więc zrzut. Zobaczymy czy to co powie Rob nie tylko wpłynie na podgrzewanie atmosfery, ale również na utrwalenie się gdzieś tego kursu na jakąś dłuższą metę. Im częściej będzie dawał te update'y, tym wiemy, że Społeczność tego zdecydowanie potrzebuje, właśnie tego typu informacji płynące od samego założyciela. Tak więc to są bardzo istotne newsy, na które teraz w tym momencie czekamy. Tak więc to oczywiście update'uję również na swoim Twitterze. Jak jeszcze mnie nie obserwujesz, to warto wbić i również tutaj link będziesz miał w opisie, czy też w komentarzu. I tutaj będę podrzucał wszelkie ciekawostki, które uda mi się znaleźć odnośnie właśnie tych projektów czy też innych. Tak więc myślę, że warto to na bieżąco monitorować. I kolejny projekt, na który oczywiście przeżył swoje szaleństwo, bo wiedzieliśmy, że czekał nas dosyć ciekawy debut i to na drugiej topowej giełdzie krypto na świecie, czyli oczywiście OKX. Wiemy, że debut był bardzo wręcz przy obecnym sentymencie na rynku, jaki szczególnie wtedy panował, kiedy Rob zapowiadał właśnie ten debut, no to sentyment mieliśmy wręcz tragiczny. To i tak debut uważam, że był po prostu wyśmienity. No bo widzimy, że od kursu początkowego i tam było 0,01 centa z tego co dobrze pamiętam, no to teraz w tym momencie mamy 5 centów. Więc mamy spektakularny wręcz ride i nawet od tego zejścia na tym dosłownie delikatnym można powiedzieć spadku zaraz od debiutu to mamy już od tego momentu 210 na plusie, tak więc w zaledwie 7 dni można było zarobić naprawdę konkretną stopę zwrotu dla wszystkich tych, którzy oczywiście nie zapali się na presale, nie zapali się i nie przetrzymywali tokena hero, żeby się złapać na te sloty. Tak więc widzimy, że i tak i tak Projekt dał zarobić po prostu kosmicznie, a szczyt, jak widzimy, to jest 053, który gdzieś był tutaj zapalany 22 godziny temu, czyli. 14. Zobaczymy, czy ten projekt również będzie w najbliższym czasie. Mógł być również tutaj dosyć istotnie zhypowany. tylko pamiętajmy, że tutaj podaż jest również ogromna i też czekamy na kilka bardzo istotnych doniesień, które możesz sobie śledzić również na Twitterze, i również będę gdzieś to podrzucał. Mamy w tym momencie obserwujących na Twitterze 132 tysiące osób, czyli też tutaj widzimy, że już armia osób obserwuje tutaj również ten token. I też czekamy na wszelkiego typu doniesienia. Wiemy, że rośnie zespół i to naprawdę rob stawia na. Wysoką klasę specjalistów, i wiemy, że no oni tutaj też mają być gwarancją tego, że dowiodą ten projekt w takim stanie, jakim pewnie wizja tutaj twórców zakłada tego na najwyższym levelu, tak, żeby te topowe, największe marki mogły się zainteresować tym, żeby uczestniczyć w tym niesamowitym, wirtualnym, ultra realistycznym świecie. i Jak najbardziej, jeżeli dowiodą to, to myślę, że bez problemu właśnie to osiągną. Tym bardziej, że Rob również sprzedał nam Alpha na ostatnim. Wydarzeniu, na ostatniej oczywiście swojej wypowiedzi, odnośnie tego, że planują wypuścić NFT i to będzie 10 tysięcy sztuk unikalnych, właśnie NFT, dla wszystkich, którzy będą najprawdopodobniej przetrzymywać długoterminowo token dom. Jeszcze nie znamy więcej szczegółów, pewnie w przyszłości będziemy je poznawać, ale będzie to pewnie związane również ze stakingiem, na którego również czekamy ogłoszenie. Rob zapowiedział, że ci pierwsi szczęśliwcy, którzy będą gdzieś tutaj stakeować swój token, mogą liczyć na sześciocyfrowe APR, no, to jest wręcz kosmiczna. Stopa zwrotu, zobaczymy, jak to będzie, ale to też będzie mogło wpływać na podaż. No, chyba, że rzeczywiście wymyślą jakiś ciekawy system blokowania tych tokenów w czasie i tego też jeszcze nie znamy dokładnie tych szczegółów. Jak będę, oczywiście, coś tutaj ciekawego uda mi się znaleźć, to będę automatycznie update'ował te informacje, tak żebyśmy wszyscy byli po prostu na bieżąco. Tak więc na wiele informacji czekamy. NFT myślę, że ten świat w ogóle bo wiemy, że z Metahiro będzie można przenieść wszelkie realne, z realnego świata przedmioty czy też swojego awatara właśnie do między innymi Everdom. Tak więc wiemy, że to jest dosyć istotne wydarzenie, na które będziemy czekać, ale również Everdom otwiera zupełnie inne możliwości, bo pamiętajmy, że ten projekt można tutaj no może ściągać z rynku kasę na kilka różnych sposobów i to nie tylko poprzez to, że mamy do dyspozycji token, że tylko że będzie również będą NFT, ale również pamiętajmy, te grunty, nieruchomości, pewnie jakieś reklamy, to więc mnóstwo możliwości do wykorzystania w tym celu, aby spieniężać i generować gdzieś tutaj zyski, to jest raz i ściągać ten kapitał oczywiście z rynku. Tak więc no, tutaj myślę, że źródełko jest bardzo obfite do zagospodarowania, jeżeli chodzi o właśnie. Ten toker Everdom i oczywiście nie zapominajmy przy tym o MetaHero, który jest tym mostem, jest tą bramą do tego cyfrowego świata. I myślę, że to będą bardzo istotne i bardzo ważne wydarzenia. Jak widzimy, MetaHero reaguje dynamicznie, czeka wręcz. Pamiętajmy na tą datę: 19 lutego. Widzimy, że nawet w ciągu ostatniej doby, widzimy, że raz, że obroty mocno wzrosły, bo już wynoszą w ciągu ostatniej doby 28 milionów dolarów 20% do góry. Tak więc od momentu, Ostatnich dołków. Yy, mamy też dosyć mocne odbicie od 13 lipca ubiegłego roku, czyli 7 miesięcy temu, i tak, i tak wszyscy są na plusie 1526% do obecnej chwili. Pytanie, czy ktoś w ogóle przytrzymał te dynamiczne spadki, które zafundował bitcoin całemu rynkowi, czy też nie. Tak więc tu jest dosyć ciekawa sytuacja. Do szczytu jeszcze daleka droga, bo 25 centów dopiero przed nami. Zobaczymy, czy w ogóle przy obecnym sentymencie i nastroju, i panuje na rynku krypto, MetaHero jeszcze będzie mogło nam coś, to, coś ciekawego pokazać, ale jeżeli chodzi o Metaverse, no to myślę, że to są jedne z bardziej Ciekawszych projektów, które pewnie warto sobie obserwować, zainteresować się tym i na bieżąco śledzić wszelkiego typu doniesienia i wszelkiego typu newsy, gdyż zapowiada się to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tak więc będziemy to śledzić na bieżąco, będziemy szukać tych update'ów. Tego, czego mi zabrakło, również oczywiście, oprócz tej takiej wybuchowej ekspresji, którą Rob nas potrafi uraczyć w swoich wypowiedziach. Ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas, bo wiadomo, że im bardziej ekspresyjnie do tego wszystkiego podchodzi, to tym większy hype się wywołuje. Wiadomo, że oni mają środki, możliwości i wiedzą, jak robić i budować marketing wokół swoich projektów. I to jest jak najbardziej pozytywne, no bo to też wpływa dodatkowo na hype. Tak więc dla wszystkich tych, którzy nawet nie wierzą w ten projekt długoterminowo, no to pamiętajmy, że coś takiego nawet na krótkie strzały, kiedy na taki krótki strzał można zrobić wręcz kilkadziesiąt procent i zapomnieć o temacie, i potem znów czekać na swoje 5 minut, no to nawet dla takich osób. Którzy tylko i wyłącznie przychodzą na chwilę, spekulują na kursie i wychodzą potem z zyskami, no to też jest dosyć ciekawy temat, a wszystkich tych, którzy... Projekt interesuje przede wszystkim długoterminowo, no to te zapowiedzi naprawdę są bardzo ciekawe. To, co mi do zabrakło, dopowiem jeszcze, to oczywiście informacja, bo też gdzieś ona się tutaj przywiała odnośnie Airdropu tokenu DOM dla wszystkich posiadaczy tokena Hero. Tego zabrakło, nie mamy tutaj żadnych informacji podanych. Zobaczymy. Rob też wspominał, że coś chcą wymyślić, coś również chcą zaproponować tym wszystkim, którzy wierzą również w Meta Hero długoterminowo, że będzie jakaś taka zachęta do tego, żeby przytrzymywać ten token, żeby aż tak aktywnie na nim nie spekulować. Tak więc zobaczymy, co ci Ciekawego w przyszłości się pojawi, tak więc tych doniesień tych informacji jest naprawdę dużo, a tego warto pamiętać o subskrypcji. Będę cię informował na bieżąco na temat wszelkich istotnych doniesień, wszelkich informacji. Będę również to podrzucał na Twitterze, tak więc tutaj będziemy to update'ować na bieżąco i zobaczymy, co ciekawego. 19 lutego rok nam zaprezentuje, jaki będzie strategia prezentowana odnośnie MetaHero w marcu. Mam nadzieję, że dotrzymają tego terminu, jak będzie wyglądał staking, co z tym NFT, jakie będą progi. Dla kogo to będzie, tak więc dużo, dużo informacji jeszcze przed nami, które będą najprawdopodobniej wpływać dosyć istotnie na kurs, który będziemy obserwować nie tylko na Hero, ale również na Tokenie Dom. I o tym należy pamiętać, bo popatrzmy. To był ten lunch. dzięki temu, że mamy ten debut na tak topowej giełdzie, jaką jest OKX, no to przypominam oczywiście, że również za złotówki będziesz mógł sobie kupić to na giełdzie Kanka, bo automatycznie zaraz gdzieś po moim materiale, dosłownie po kilku godzinach od publikacji, jednak okazało się to faktem. Tak więc na KANZE możemy Everdom kupić sobie tak samo jak Metahiro za złotówki. Pokazywałem to w jednym z moich nagrań krok po kroku, tak więc tam cię odsyłam, umieszczę to w prawym, górnym rogu tego nagrania. Będziesz mógł sobie kliknąć i zobaczyć, jak kupić sobie Metahiro. Analogicznie można postępować z innymi tokenami, tak więc linki do tych giełd również będziesz miał bezpoś... Średnio wypisze, czy też w komentarzu, i jak widzimy, po delikatnym można powiedzieć, no można nie niedelikatny, no bo procentowo to jest potężny zrzut, bo doszliśmy do 4 centów, a potem spadliśmy, tak jak widzieliśmy do tego minimum. Ale potem popatrzmy, jakie mamy dynamiczne odbicie. Tak więc sytuacja jest cały czas ciekawa. Wręcz widzimy, że tutaj przy tych poziomach szczytowych, czyli okolicach 5 centów, budujemy gdzieś tutaj swoją pozycję. Zobaczymy, czy właśnie to też będzie gra pod informację, czyli utrzymają tą cenę do 19, a potem będzie jakiś dump, czy wręcz przeciwnie, czy będzie tutaj pompowanie ceny. Na pewno ta, to coś ciekawe. To różnica pomiędzy ceną aktualną hero, a dom. Wiemy, że dom ma sporą podaż, jakby nie było, bo tak tokenów jest tam przepotężna ilość. I różnica pomiędzy ceną jednego projektu a drugiego jest po prostu bardzo niewielka, no bo tutaj mamy w tym momencie 8 centów, ale pamiętamy, że całkiem niedawno te ceny były praktycznie bardzo podobne, a dom w tym momencie 5 centów, tak więc ta sytuacja robi się bardzo, bardzo ciekawa i zobaczymy co ciekawego ogłosi nam rok w przyszłości, bo to na pewno będzie wpływać na kurs poszczególnych tokenów, ale nie zapominajmy o rynku, nie zapominajmy o rynku, nie zapominajmy o tym, że jeżeli Bitcoin będzie słaby, jeżeli będzie lała się krew na rynku, to nawet... Everdome, nawet Meta Hero, choćby nie wiadomo jak z wspaniałymi projektami, czy jakieś inne wspaniałe projekty, które obserwujesz i które dla Ciebie są absolutnym numerem. Jeden, to i tak i tak negatywny sentyment, zrobi swoje lejąca się krew na bitcoinie, przełoży się na dramat jeżeli chodzi o alty i niestety to trzeba uwzględnić w swoim podejściu. W momencie, kiedy to nagrywam, widzimy, że poziom strachu wynosi 46 na jednym indeksie, na drugim mamy 57 bitcoin. W tym momencie, kiedy to nagrywam, delikatnie nam rośnie o 3%, no tak jak na bitcoinie, to może nawet niedelikatnie, ale cena utrzymuje się powyżej 43 tysięcy dolarów, nawet Ethereum wybiło ponad 3 tysiące dolarów, tak więc ten update może jutro sobie zrobimy, rynku i sytuacji aktualnej na wykresie, tak więc zobaczymy dokąd to wszystko zmierza, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja ogólna na rynku krypto będzie wpływać bardzo dynamicznie na to, co będziemy obserwować właśnie na tokenie Dom, jak i również na tokenie MetaHero. Pomimo wszelkich informacji, które na rynek mogą napływać, które mogą chwilowo wywołać jakiś spektakularny hype i ride, to potrzebujemy ogól, ogólnego, silnego rynku, jeżeli chodzi o właśnie nastroje panujące pod rozgrywkę na. Altcoinach, i to nie tylko tych, które teraz wymieniają, tylko oczywiście innych pozostałych, które być może sam oczywiście rozgrywasz. Tak więc ja jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania. Daj znać w komentarzu, jak postrzegasz i na co czekasz. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o token Dom, o token Meta Hero, token Hero, co tutaj ciekawego według Ciebie może się wydarzyć w przyszłości, i co ciekawego Rob ogłosi nam właśnie 19 lutego. Czy jest na co czekać, czy wręcz przeciwnie, raczej nie ma na co czekać, i to będzie. Taki, można powiedzieć, nie wypał i skończy się jakimś mega spadkiem na kursie, bo tak też może, może oczywiście być, no ale właśnie, czy tak będzie, tego nie wiemy i to przed nami. Tak więc ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, na razie, hej.